Słuchajcie, historia dnia. Miałam zły humor i w sumie dalej trochę mam zły humor. I Zucha do mnie podchodzi i zaczyna mnie wypytywać o mój pokój. Więc ja coś tam odpowiadam i w pewnym momencie schodzi na to, że no w sumie moje lustro mi się nie podoba, więc kupimy nowe. I Zucha zaproponowała, że ona mi może kupić na święta. A potem przyszło na to, że w sumie chciałam mieć też półki, od zawsze chciałam mieć półki, to nie jest nowy pomysł, nad biurkiem. Więc szukamy półki, gdzie fajnych nie ma. Albo takie, które byłyby dostępne. I teraz... Skończyła się ta dyskusja na tym, że tata zaproponował przeniesienie się do pokoju z ludzi. Więc prawdopodobnie się tak wydarzy. Prawdopodobnie się tak wydarzy, dlatego będziecie mogli widzieć. Zawsze pytaliście o room tour Toli, więc jeżeli słuchajcie, zdecyduje się moja młoda księżniczka na to, żeby się przenieść, to zrobimy wam nie dość room tour, to jeszcze makeover, to jeszcze przeprowadzkę. Tak. Co wy na to? Znaczy najpierw Tola musi być pewna, że chce. Jestem pewna już, że chce. O! Poszło szybko. Słuchajcie, ja już jestem pewna, że się przeprowadzam i teraz mój tata stwierdził, że absolutnie nie wierzy Ikei i że to nie jest prawda, że to łóżko ma... 212 cm. A dobra, oddajemy honor, jednak Ikea nie ma racji. Co? Ikea ma jednak błędne info i... Update numer 2. Update numer 2. Dwa boby budowniczej znowu idą mierzyć moje łóżko. Jeszcze, poczekaj. Jeśli chodzi o nasze umiejętności matematyczne... To jest wyżej niż kaloryfer. Zabudowa jest wyżej niż kaloryfer. Aby jeszcze wysokość trzeba zmierzyć. I tak możemy zmienić łóżko i tak. Ty, Zucha, weź, zobacz, tu masz taką sytuację, że nie na oko. Co się dzieje? Ale mierz tak, bo... Mierzą boby budownicze. 82. To jest wyżej niż ten. Idziemy. Dobry, witam was na mojej kanapie oraz w mojej części dżungli. Przychodzę do was z update'em czytelniczym. I co? I to w sumie tyle. Jest 23:05 z tego, co patrzyłam przed chwilą na telefonie. Czytałam dużo, więc uwaga, szykujcie się na bardzo, bardzo obfity update. Po pierwsze, Mroczna Krypta Victorii Schwab. Jestem, co prawda tutaj w ogóle wygląda jakbym nie zaczęła, ale jestem na 70 stronie. Ta książka jest bardzo gruba. Znaczy, w sumie nie, no 600 parę stron, ale wygląda na bardzo grubą i też ma dużo tekstu na stronie, więc czyta mi się ją dość powoli. Natomiast tak, zaczynając od po kolei, fabularnie. Mamy tutaj główną bohaterkę Mackenzie Bishop, która ma pewnego rodzaju umiejętności, a właściwie pewnego rodzaju rolę, a mianowicie jest odpowiedzialna, no i teraz tak, jak to wytłumaczyć pokrótce? Jest odpowiedzialna za odsyłanie historii tam, gdzie ich jest miejsce. Przy czym te historie to są historie oczywiście ludzi, więc jakby odsyła ludzi po śmierci. Mamy tutaj, to jest dość skomplikowane i też ja nie do końca jeszcze rozumiem, jak ten świat działa, bo nie ukrywam, że wchodzimy w te historie bardzo z takim przytupem i nie mamy tutaj dużo wytłumaczeń, bo... Albo dobra, to za chwilę. W każdym razie, no fabularnie to o to chodzi i mamy też powiedziane na początku, że ona straciła swojego brata Bena w wypadku samochodowym i to będzie też istotne. No i ma właśnie takie trochę dwa życia nasza Mackenzie, czyli z jednej strony jest tym strażnikiem, a z drugiej strony no ma też gdzieś tam normalne życie, więc to na razie fabularnie tyle. Jej dziadek przed nią był tym strażnikiem i to jakby on powiedział, że ona ma tam pójść i być jego zastępcą, jak on tam umrze. No, więc jeżeli chodzi o samą książkę, to tak jak wam powiedziałam, jest wysoki próg wejścia, to znaczy, że konwencja tej książki jest taka, że my poznajemy historię w retrospekcjach, czyli jakby po każdym rozdziale, czy tam w trakcie czasami rozdziałów mamy retrospekcję i to głównie przez to dowiadujemy się, co się wydarzyło, więc siłą rzeczy no będzie to bardziej rozłożone na całą książkę, dlatego tak mało wiem teraz. Jak na to, że byłam przekonana, że to jest książka dla młodzieży, bo to jest książka dla młodzieży, to jest ona mocno... może nie, że intensywna, bo to nie jest to słowo, którego szukam, ale jest mocno... Nie wiem, jakiego słowa szukam. Chyba jednak intensywna jest najbliżej.
jest bardzo dobrze napisana, tak samo jak wszystkie książki Victoria Schwab. Najbardziej jestem ciekawa wątku związanego z tym bratem głównej bohaterki, bo myślę, że to może być bardzo, bardzo ciekawe. No i zobaczymy, jak to pójdzie dalej. A warto tylko wspomnieć, że w tej książce są jakby dwa tomy w oryginale i na Goodreads jest napisane, że tom 1 do 2,5, więc nie wiem, czy przypadkiem w środku nie ma jakiegoś jeszcze opowiadania, więc jakby biorąc tę książkę macie do od razu dwa tomy w sobie. Dobrze, kontynuując. Dzisiaj skończyłam 3 książki, ale dwie krótkie, więc no. Zaczęłam i skończyłam Zwiadowców tom 6, czyli Oblężenie, nigdy nie wiem jak to się czyta, Mackindaw. To był jeden z moich ulubionych tomów, chociaż mam wrażenie, że mówię to przy każdym czytanym przeze mnie tomie. Zaznaczyłam w środku dwie sceny, które fizycznie, realnie sprawiły, że się zaśmiałam w głos, pomimo tego, że czytałam już je 6 razy. Bardzo, bardzo dobra książka. Nie wiem, czy ja muszę tu mówić coś więcej, bo Zwiadowców polecam Wam tak bardzo, że no, jeżeli jeszcze nie wzięliście, to już nigdy nie weźmiecie. Świetne. Przeszło próbę czasu, absolutnie się tego nie czyta gorzej, nie widać, że to było napisane tak dawno temu. Wspaniałe. Next. Dzisiaj też zaczęłam i skończyłam Białą ciemność Davida Grana. Jest to historia, którą dał mi w ogóle tata tę książkę. W sensie zaraz mu oddam, bo przywiozę ją z powrotem do domu, ale dzięki tato. To jest historia Henry'ego Worsleya, który w Śladami Shackletona, o którym czytałam niedawno, nawet przyniosłam, żeby Wam pokazać jeszcze raz tę książkę, czyli Niezłomny, zdecydował się wyruszyć na Antarktydę. No i przebyć jakby te trasy, którymi szedł sam Shackleton, bo był jego wielkim gdzieś tam bohaterem. No i to jest, to są wspomnienia tego człowieka, właściwie no, raczej taka, nawet nie, że wspomnienia, tylko opowieść o tym, jak on tam szedł, o tym, jakim był człowiekiem. Mam wrażenie, że dzisiaj mam problem z mówieniem. Bardzo, bardzo dobry reportaż, bardzo wrażliwy, emocjonujący. Pomimo tego, że jest krótki, mam wrażenie, że mocno wyczerpujący. W środku są piękne fotografie i no naprawdę świetnie mi się to czytało. Fantastyczna książka. Bardzo dobry reportaż. Chociaż jeżeli macie coś przeczytać, to ja jednak troszeczkę bardziej polecam Niezłomnego, ale to są dwie różne książki tak naprawdę, bo ta jest no, takim prawdziwym reportażem historycznym, a tu z kolei jednak mamy historię człowieka, który robił to w 2015 roku. I też może moim błędem był fakt, że przeczytałam je bardzo, bardzo niedaleko od siebie, bo tutaj pierwsze 40 stron to jest tak naprawdę streszczenie historii Shackletona, którą ja przed chwilą dosłownie czytałam. Więc, ale ogólnie obydwie książki były bardzo dobre. Jeżeli się interesujecie tematem, to koniecznie to przeczytajcie. I udało mi się też zacząć i skończyć Szafę Olgi Tokarczuk. Przeczytałam to dla Toli, bo obiecałam, że porozmawiamy i podyskutujemy na ten temat. Dlatego też moją opinię zostawiam na późniejszy czas, ale tu Wam mogę powiedzieć, że bardzo dobra była ta książka. Jeśli chodzi o audiobooka, którego czytam, to są to Ludzie, krótka historia o tym, jak spieprzyliśmy wszystko, Toma Phillipsa. Mam to od bardzo dawna u siebie i to w ogóle była, jak przeszłam przez Legimi, dzisiaj przeglądałam, to była pierwsza książka, którą miałam na swojej półce, a mam na tej półce chyba z 60, więc po prostu przesunęłam do najstarszej, którą dodałam i zaczęłam jej słuchać. Zaskakująco poważna jak na ten żartobliwy tytuł, w sensie może nie, że poważna, ale mocno naukowa, czego się właśnie po tytule nie spodziewałam. Wydawało mi się, że raczej to będzie lekkie, a nie do końca jest lekkie, ale bardzo fajne. Dopiero zaczęłam, więc w sumie jeszcze nie wiem, ale ogólnie fajne. I wzięłam również do czytania, tylko że jeszcze nie zaczęłam, ale już mam przy swoim łóżku Blade Runnera Philipa K. Dicka. Poczułam potrzebę. Więc spełniam tę potrzebę i mam nadzieję, że uda mi się to przeczytać. Wydaje się, że tekst jest dość fajnie napisany, że to się będzie szybko czytało. Także już mogę oficjalnie ściągnąć z tego obwolutę, bo oczywiście nie czytam w obwolucie. Kto normalny czyta w obwolucie książki? Oczywiście nie oceniam Was, jeżeli to robicie. Tak wygląda pod spodem. Ach, cudeńko. Więc jeszcze dzisiaj mam nadzieję to zacząć sobie przed snem. No i w sumie to tyle. Jutro z samego rana jadę do Torunia na jeden dzień na zajęcia, bo akurat tak się złożyło, że resztę miałam zdalnie przypadkiem. Więc jadę do Torunia, wracam potem. No i tyle. Nie wiem, czy przypadkiem w sobotę Tola tutaj do mnie nie przyjedzie. Mam ogromną nadzieję, że tak się wydarzy. No i będziemy Was update'ować. To tyle. A i jeszcze jedno. Spotify. Nazywam się Zuza Grupa, a nie Zuzanna Grupa. Ale dużo z Was sobie i tak poradziło, także gratuluję. I bardzo często update'uję moje playlisty, więc zapraszam. Yo. Bajo.
Chciałam tylko powiedzieć jedną rzecz a propos książki Mrocznej Krypty, bo boję się, że zapomnę do jutra, kiedy będę nagrywać update, a bardzo bym chciała to powiedzieć. Ogromnie mi się podoba sceneria tej książki, która jest, no może nie od dawna, jestem tutaj w tym miejscu, bo ona dopiero teraz jest gdzieś tam budowana, ale ten hotel, te korytarze, bardzo mi się podoba, że tak naprawdę cały ten budynek wydaje się być trochę osobnym bohaterem. Lubię taki zabieg i w tej książce jest świetnie zrobiony. I jest tutaj taki, powiedziałabym, nawet troszeczkę wątek kryminalny. I ten wątek kryminalny bardzo mi się podoba i wydaje mi się, że im dalej w tej książce, tym lepiej. Bo po dość trudnym początku teraz jest już o wiele bardziej z górki, a w sumie nawet nie jestem daleko. Więc to tyle z mojego szybkiego update'u. Mam nadzieję, że nie słyszeliście mojej pralki chodzącej w tle. Koszmarna ulewa, grad nawala za oknem, wicher, a ja muszę iść do sklepu 10 minut piechotą, bo nie mam wody, nie mam bułki, nawet nie mam co zjeść na śniadanie. Więc ogólnie... Oh, siła. Ale obawiam się, że to nie będzie miły wypad. Cześć, przychodzę do Was z moim update'em czytelniczym, przeczytałam trochę, więc jestem na 117 stronie Toksycznych Dziewczyn, trochę mi się ruszyło, nie za bardzo, jakoś zastopowałam w tym tygodniu z nią, ale na pewno dokończę w tym miesiącu, to jest pewne. 119 strona Niespokojnych Ludzi. Bardzo fajne i w momencie, w którym mamy już rozpoczęte tam dwa wątki na początku książki, a potem one dochodzą i one się wszystkie łączą, już nawet na setnej stronie, to mi daje taką satysfakcję z tego, bo większość autorów poczekałaby z tym do końca, a to nawet takie proste rzeczy są rozwiązywane na początku i czekamy na dużą rzecz i czekamy jeszcze na rozdział Rabusia, bo go jeszcze nie dostaliśmy i to jest już trochę późno. Ale mam nadzieję, że jak najszybciej to się wydarzy i to nawet nie jest nudna książka, kiedy tego Rabusia jeszcze nawet nie ma wprowadzonego, co jest dziwne. Jakby co, to na razie bardzo, bardzo polecam. I zaczęłam Śmierć stare żagle, czyli ostatni tom serii Zbrodni niezbyt eleganckiej. I nasz dumny patronat, jak już pewnie wiecie, bo mówiłam. Jej! I jestem już na 50 stronie, także postaram się Wam to zrecenzować jak najszybciej, jak umiem. Na razie mamy tutaj taki jeden wątek, na który czekałam od skończenia Śmierć w światłach rampy. No i w końcu, w sensie mam nadzieję, bo jeżeli nie, to będę bardzo rozczarowana. I dam o gwiazdkę mniej, tylko dlatego, że on nie został poprowadzony. Ale nie, no na pewno musi być. Także akurat w tym tomie Daisy i Hazel są w Egipcie, także bardzo ciekawie. I to by było na tyle z mojego update'u czytelniczego. Kadr nieco krzywy, natomiast tutaj obok mnie stoi moje pranie, które wczoraj wywieszałam, więc musiałam tutaj, wiecie, trochę tą przestrzeń nagiąć. Ale przychodzę do Was z update'em czytelniczym. Zacznę od Mrocznej Krypty, której przeczytałam najwięcej. Jestem na stronie 386, czyli tak jakby zaczęłam już drugi tom w ramach tego tego jednego... No jakby książki jednej. I mam bardzo ciekawą relację z tą książką. Pierwsze 100 stron pierwszej części było w porządku, ale miałam dość mocną trudność, żeby się wgryźć i przede wszystkim, żeby zrozumieć, o czym ja czytam, bo tak jak Wam mówiłam na początku, próg wejścia moim zdaniem jest dość wysoki, jak na młodzieżówkę. Potem na stronie mniej więcej, załóżmy, 160, zaczęła się trochę jazda bez trzymanki. Byłam coraz bardziej zaangażowana, coraz bardziej wciągnięta i koniec końców pierwszą częścią byłam zachwycona. To znaczy, że to, jak ona się skończyła, to, w jaką stronę ta historia się rozwinęła, bardzo mi się podobało i poczułam, że to jest właśnie taka Victoria Schwab w takim dobrym wydaniu. Nie jest to może oczywiście najbardziej oryginalna książka młodzieżowa, na jaką gdzieś tam traficie, ale bardzo te motywy, które sobie sama tutaj wzięła ta książka, bardzo dobrze je eksploruje i bardzo dobrze je tłumaczy. I też ten aspekt fantastyczny jest fajny, aspekt obyczajowy jest bardzo fajny. Co prawda główna bohaterka, mam wrażenie, że jest trochę...
mało wyjątkowa pod kątem takim, że już o takiej bohaterce czytaliśmy i to nawet w książkach Wiktorii Schwab, więc może ona po prostu ma taki styl tworzenia głównych postaci. Nie ukrywam, że wolałabym, żeby czymś tam się bardziej wyróżniała, ale już na przykład Wesley, czyli taki no jakby przyjaciel w sumie, już jest bardzo fajnie wykreowaną postacią. Jej rodzice, pomimo że są trzecioplanowi, też są fajnie zrobieni. Roland to jest też ciekawa postać, więc tak naprawdę bohaterowie są ekstra poza tą główną dziewczyną Mackenzie, bo ona jest taka trochę nijaka w sumie. Natomiast sama historia naprawdę mnie wciągnęła, w końcu mnie tak szarpnęła i mówi, o, ja cię już nie wypuszczę. Więc pierwszy tom mi się koniec końców bardzo podobał. Natomiast ten drugi, który teraz zaczęłam, znowu rozpoczyna się bardzo powoli i wydaje mi się, że to będzie taki sam przypadek i w jednym i w drugim tomie, czyli po prostu te pierwsze 100-150 stron będę trochę tak gdzieś tam czytać ukradkiem, a dopiero później zacznie się ta prawdziwa przygoda, więc czekam. Natomiast no, ten drugi tom znowu zaczął się trochę na razie przydługawo. Nie zmienia to faktu, że bardzo, bardzo Wam polecam tę książkę. Mam nadzieję, że zakończenie też mnie usatysfakcjonuje i świetnie się przy niej bawię. Z innych rzeczy zaczęłam wczoraj Philipa K. Dicka i Blade Runnera. Jestem na stronie 40. I powiem Wam, że to jest bardzo trudna książka. W sensie takim, że naprawdę dużo trzeba pomyślunku, żeby tę książkę na bieżąco rozumieć. To jest historia... o czym? O androidach, a właściwie o człowieku. Bo to jest trochę taka metafora tego, kim jest człowiek. Zresztą nawet w przedmowie, przedmowa jest bardzo, bardzo ładna i też trochę nas naprowadza na to, kim był Philip K. Dick. Natomiast ciężko jest mi opowiedzieć i oscylować wokół tej książki, bo ja sama jeszcze nie za bardzo wiem, co się w niej dzieje. Nie zmienia to faktu, że jest... czuję, że to będzie wybitna lektura. Jest bardzo inteligentna, bardzo też ciekawa i wzbudza gdzieś tam do takich moich głębszych przemyśleń. No ale że jestem na 40 stronie, no to więcej na razie Wam nie powiem. Tylko właśnie styl pisania jest dość jednak trudny. Ludzie, jestem na tam drugiej, 2,5 godziny audiobooka już mam za sobą. Fajne. W sumie no to tyle. No, to jest książka, którą jeżeli się nią interesujecie, to ją przeczytacie i Wam się spodoba. Jeżeli temat Was nie interesuje, to Wam się nie spodoba. Uważam, że to jakby to tyle. Tutaj nie ma... w tej książce nie ma gdzieś tam takiej wartości literackiej za bardzo. Jest dużo żartów, co jest w sumie spoko, ale też jest dużo takich naukowych typowo rzeczy, więc kto co lubi. Dla mnie ta książka jest w porządku i nawet się kilka rzeczy z niej dowiedziałam, na przykład jak się znalazły szpaki w Stanach Zjednoczonych. To jest bardzo w sumie ciekawe, mogę Wam zaspoilerować, jeżeli chcecie, bo to jest, no wiadomo, ciekawa historia na faktach, że pewien człowiek był wielkim fanem Szekspira i uznał, że sprowadzi wszystkie gatunki ptaków, które kiedykolwiek zostały w tych powieściach, dramatach szekspirowskich użyte, a że szpak był w jednej scenie, to zdecydował się przywieźć tam, nie wiem, 10 szpaków do Stanów Zjednoczonych i one się zaczęły rozmnażać i tak się skończyło, że są plagi szpaków. To koniec moich jakby nauki historycznej dla Was na dzisiaj. I zaczęłam też Mexican Gothic, ale dosłownie przeczytałam 25 stron, więc nawet nie wiem za bardzo o co chodzi, ale te pierwsze 20 stron naprawdę chwyta czytelnika i jestem bardzo ciekawa. Świetnie napisana jest ta książka. Dobrze, to tyle z mojego update'u, tak mi się wydaje. Dzisiaj jest piątek, jak to nagrywam, jutro chcę wrzucić tego vloga i wydaje mi się, że jutro przyjeżdża tutaj Tola do Poznania, bo będziemy jechać wszyscy do Ikei, no bo Tola ma te ambitne plany, o których Wam wcześniej mówiła, więc żeby je zrealizować, musi pojechać zobaczyć meble i podjąć jakieś kilka decyzji, więc mam nadzieję, że jutro się z nią tutaj zobaczymy, a tymczasem Was zostawiam. Pa! Przywiozłam moje KFC do domu i będę oglądać pierwszy sezon Agentki Carter, bo robię ponowne oglądanie, tak zwany rewatching całego Marvela. Więc Kapitan Ameryka już mam za sobą, także teraz Agentka Carter.
Chciałabym powiedzieć, że skończyła się pewna era w moim życiu, ponieważ uwaga, uwaga, kupuję szklanki. Do tej pory w mieszkaniu moim była cała jedna szklanka. Trzęsą mi się ręce. Słuchajcie, jedna rzecz się tutaj wydarzyła i posłałam Zuzię, żeby mi sprawdziła, co się wydarzyło. I Zuzia coś przeczytała, ja się teraz boję. Ja nic nie mówię, ale ogólnie to będzie gruby tom. Trzęsą mi się ręce, ale to dlatego, że się stresuję. Bo tam było to jedno zdanie, ja wam powiem nawet na której stronie, jeśli chcecie. Na 75. Uważajcie. Cześć, przychodzimy z zakończeniem tego vloga. Z pobytu Coli u mnie w Poznaniu nakręcamy kolejnego, więc się nie przejmujcie, że tutaj było bardzo mało tych przebitek z naszego chillowania tutaj w mieszkaniu. No i przychodzimy, żeby skończyć vloga. Udało mi się dokończyć Mroczną Kryptę. I pierwsza rzecz, książka mi się naprawdę bardzo podobała. Uważam ją za bardzo, bardzo fajną młodzieżówkę. Subiektywnie były dwie rzeczy, które mi przeszkadzały, o których zaraz wam powiem. Natomiast patrząc na tą książkę obiektywnie, z perspektywy po prostu czytelnika, który docenia książki, to co naprawdę było przemyślane od początku do końca. Fabularnie była bardzo interesująca i pomimo tego, czego wam powiedziałam, czyli że sam koncept był dość taki nieskomplikowany, to jednak Wiktorii Żłab się udało to w bardzo dobry i bardzo intensywny sposób rozwinąć. Czyli jakby ten wątek tych ludzi, którzy nie żyją i tym, że oni są po śmierci historiami, które trzeba gdzieś tam łapać i nie pozwalać im wrócić do świata żywego. To mi się kojarzyło od razu z tym duchów ogólnie, ta książka. Nie dziwię się. Natomiast bardzo mi się podobało, więc koniecznie czytajcie, jeżeli macie ochotę. Uważam, że to jest taka naprawdę fajna dylogia. No i tyle, a z subiektywnych minusów to trochę dużo było zbiegów okoliczności, co równocześnie to jest dla mnie minus, a równocześnie rozumiem, bo to jest młodzieżówka, więc jakby ja nie oczekuję, że tutaj takich rzeczy w ogóle nie będzie. Po prostu kilka takich zauważyłam, że aż byłam taka, troszeczkę za daleko, rozumiem. Ale wiem, że dużo osób, szczególnie w tej takiej docelowej grupie odbiorców tej książki, nie będzie na to zwracać uwagi. I druga rzecz, Mackenzie to jest naprawdę irytująca postać. Ja rozumiem jej zachowanie i ono ma sens, co nie zmienia faktu, że mnie frustrowało. Okej. Okay. Także to bym tylko chciała zaznaczyć. I przeczytałam do 70 strony Mexican Gothic, ale w sumie nie mam żadnych przemyśleń. Bardzo neutralna jestem wobec tej książki, także więcej o Mexican będzie w kolejnym vlogu. Toła. Ja natomiast przeczytałam 100 stron Śmierć, Stare Żagle, czyli najnowszego tomu, o czym już mówiłam. I mam tylko jeden zarzut, ale to tak zarzut do całej serii, po prostu niedawno sobie zdałam sobie sprawę i stwierdziłam, że... A to nawet nie jest zarzut do serii, tylko raczej myśl, bo to nie jest coś, co ci przeszkadza. No nie, przeszkadza mi to. Chodzi mi o to, że to nie jest wada książki, tylko jakby po prostu taka to była konwencja. Ogólnie to chciałabym zwrócić uwagę na to, jak Daisy jest wyidealizowana, bo podczas całej serii mamy powiedziałam piękną Daisy i jej taką koleżankę, taką z boku, nie? Hazel. I to jest strasznie smutne, bo Hazel ma niskie poczucie własnej wartości, co możemy wywnioskować z całej serii. Trzeba tylko łapać między wierszami. W momencie, w którym Daisy się wywyższa, Daisy nie da sobie powiedzieć, że ona coś robi gorzej. Daisy będzie udawać, że jest najlepsza, nawet jeżeli wie, że nie jest. Mm-hmm. I to jest frustrujące i myślę, że one nie są dla siebie najlepsze w tej konwencji, bo jeżeli nic się zmieni, to przyjaźń będzie kiepska. Trochę toksik. Więc po prostu strasznie mi szkoda, bo Daisy faktycznie była jeszcze gorsza w pierwszych tomach. Ale myślę, że a może autorka zdała sobie z tego sprawę, a może to po prostu było takie celowe. Mm-hmm. Ale ta przemiana Daisy musi być jeszcze większa, żeby wszystko było git. Jestem też zaskoczona przemianą Hazel, bo jak sobie zdaję sprawę, jaka ona była na pierwszych tomach, to teraz jest po prostu błyskotliwa, bystra i w ogóle jestem bardzo dumna. I w ogóle w tym tomie miała chyba już 15 lat. To tak jakbyś podążała za... To dla mnie jest seria jak Harry Potter wbudowana. I jak jeszcze są... podoba mi się to, że wszyscy bohaterowie są teraz skumulowani, ci najważniejsi z serii. I że oni byli w tej książce, trochę mi się to zostawiło przez to.
i że po prostu mogę patrzeć i na przykład było coś powiedziane, że no Orient Express i to było w trzecim tomie, a trzeci tom czytałam tak dawno temu i to było taka nostalgia dla mnie i ta seria jest właśnie dla mnie bardzo sentymentalna, dlatego serdecznie polecam. Czy widzisz jakiś spadek formy jakikolwiek? Nie. Każdy tom jest po prostu bardzo fajnie dopracowany. Rozumiem. Jak zawsze do wielu serii kryminalnych możemy się przyczepić. Dlaczego tyle morderstw? No tak. No ale to jest zarzut każdej serii kryminalnej, w której główny bohater nie jest detektywem. Mm-hmm. Także trudno. Bardzo się cieszę. W takim razie ja w końcu, jak obiecałam to Liv, kiedyś w końcu przeczytam pierwszy tom Zbrodni. Specjalnie, żeby wiedzieć o czym... A teraz masz jeszcze ten wątek odłapany. No już teraz mam, to prawda. Już troszeczkę musisz. Zaspoilerowałam sobie troszeczkę. Ale teraz troszeczkę musisz. Zobaczymy, postaram masz się. Masz plusik. Postaram się. I tym pozytywnym akcentem my zaczynamy nagrywać kolejnego vloga. No i napiszcie nam koniecznie, co wam się udało przeczytać w zeszłym tygodniu. To tyle od nas na dzisiaj. I jeszcze życzymy wam tego, żebyście mieli wokół siebie jakiegoś takiego człowieka, nie takiego jak Daisy, tylko takiego, jakim dla mnie jest Tola. Tego wam życzę, żebyście mieli taką Tolę w swoim życiu. To by było słodkie. Dziękuję. Tak, ogarnijcie sobie kogoś, kto będzie wsiął tylko pszczół. Mhm. Kto będzie wam tak dokładnie. No i dobra. Kierujące spojrzeniem. I. Powinnaś mi czasem wysłać z tego pszczołem. Ja wysyłam ci swoją twarz. Myślałam, że to wystarczy. Będę ci wysyłać tyłki pszczoły. Dobra. Tym pozytywnym akcentem będziemy się z wami żegnać. Trzymajcie się, bo... Trzymajcie się zdrowo. Cześć! Cześć.